Kaczka Chmur to jest opowieść, która jest teoretycznie dla dzieci, jest baśnią dla dzieci, ale tak naprawdę jest jak każda baśń, nie bajka, nie bajeczka, nie opowiastka, tylko baśń, opowieścią zupełnie dla dorosłych. Wędrował niedługo, nie krótko. A musicie wiedzieć, że dzieci bardzo się kochały i były ze sobą tak blisko, że umiały się usłyszeć nawet z bardzo, bardzo daleka. Więc kiedy braci... Kaczka Chmur jest opowieścią taką, w której konstrukcja i obrazy pomagają nam w jakiś sposób zmierzyć się z tym, o czym to jest, czyli z tym, że czasem zostajemy na świecie z pustymi rękami, że nie wszystko się układa tak, jak chcemy, ale że nawet jeżeli musimy przepłynąć rzekę smutku, przejść przez wściekły las albo jakimś cudem przedostać się przez otchłań rozpaczy, to po pierwsze znamy na to tak naprawdę swoje własne, jedyne, najlepsze sposoby, a po drugie, że to, że coś się dzieje nie do końca tak, jak chcemy, to wcale nie jest złe. To nie jest złe i nie jest straszne. I na końcu zawsze jednak jest tak, że swoją złotą nić losu mamy w ręku. Ona jest ciepła, ona grzeje i tego ja zawsze sobie życzę, opowiadając te baśń. Życzę tego sobie, życzę moim współgraczom i życzę wszystkim, którzy są publicznością.